czym kojarzy Ci się Szczytno? To pytanie zadałem kilkunastu moim znajomym. Część mówiła o szkole policyjnej, inni wspominali o wspaniałej plenerowej imprezie Dni i Noce Szczytna, ktoś mówił o zespole Hunter, ale ogromna większość mówiła o Jurandzie. Henryk Sienkiewicz jeden z głównych motywów swojej powieści umieścił w tutejszym zamku. Większość z nas pamięta z ekranizacji tej powieści, filmowej ekranizacji tej powieści pod tytułem Krzyżacy scenę, kiedy Jurand stoi u bram szczycieńskiego zamku i upokorzony czeka na wpuszczenie do środka. Jakież ogromne było więc zdziwienie nowych mieszkańców tutejszych ziem, którzy po roku 1945 zamieszkali w Szczytnie i próbowali odnaleźć zamek, który tak pięknie opisywał Henryk Sienkiewicz. Wszyscy, którzy po wojnie przyjeżdżali do Szczytna i szukali krzyżackiego zamku, w którym krzyżacy uwięzili Juranda, trafiali przede wszystkim do tego miejsca, więc do szczycińskiego ratusza. Ten ratusz swoją formą przypomina nieco krzyżacką warownię, ale jednak wszyscy, którzy widzieli ten budynek, czuli, że nie jest to średniowieczna gotycka warownia, w której można było uwięzić Juranda. Ten budynek powstał w latach 1936-1937, a w roku 1938 mogły tu już urzędować władze miejskie. Budynek został zaprojektowany przez królewieckiego architekta Kurta Fricka i zgodnie z zamówieniem ówczesnych władz ratusz w Szczytnie, ówczesnym Ortelsburgu, miał być symbolem germańskiej dominacji w Prusach Wschodnich. Dlatego też projekt tego ratusza przypomina nieco krzyżacki kasztel z tą warowną wieżą, ale też władze nie wyobrażały sobie, że ratusz może stanąć w innym miejscu niż w tym, gdzie kiedyś stała krzyżacka warownia. Jak wejść do ratusza? Ratusz, podobnie jak krzyżackie zamki, otoczony jest fosą. Dlatego też, aby dostać się do wnętrza ratusza, trzeba udać się drogą, jaką kiedyś w średniowieczu przemierzali wszyscy, którzy chcieli dostać się do zamku. Zamek, a właściwie ratusz, usytuowany jest w miejscu, gdzie kiedyś było przedzamcza. Zatem na początku, aby dostać się do wnętrza tego obiektu, podobnie jak w średniowieczu, trzeba przejść przez fosę i przejść przez bramę, która umiejscowiona jest mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie kiedyś była brama prowadząca na podzamcza. Dzisiaj znajduje się ona w jednym ze skrzydeł szczycieńskiego ratusza. Przez tą bramę wchodzi się również do głównego wejścia prowadzącego do ratusza. Tu w ratuszu z wieży można podziwiać chociażby panoramę miasta. I kiedy wejdziemy na plac przed główne wejście ratusza, w ten oto sposób znajdujemy się przed ratuszem, a z drugiej strony znajduje się cel naszej dzisiejszej przygody, czyli ruiny zamku w Szczytnie. Trzeba przyznać, że chociaż budowla była budowana z takich, a nie innych motywacji, to jednak po dzień dzisiejszy robi duże wrażenie. Czasami może trochę przytłaczające, ale dzięki temu, jak został zbudowany ratusz, możemy sobie wyobrazić mniej więcej, gdzie znajdowało się podzamcze. Aby dostać się do zamku, trzeba było przejść przez zwodzony most nad fosą i przechodziło się przez bramę. Ta brama znajdowała się dokładnie za moimi plecami tam, gdzie dzisiaj widzimy te szerokie mury. Kiedy przechodziliśmy przez bramę, wchodziliśmy na dziedziniec. Dziedziniec kwadratowy plus minus 17 na 17 metrów. Takie mniej więcej są wymiary tego dziedzińca. Ten dziedziniec był z czterech stron otoczony budynkami. W centralnej części dziedzińca znajdowała się studnia. Kiedy niedawno prowadzono tutaj badania archeologiczne, to właśnie odkryto tą studnię. I co ciekawe, odkryto studnię z czasów prawdopodobnie pierwszej warowli. Studnia była otoczona drewnem, a zatem ta cembrowina nie była kamienna, nie była ceglana, tylko cembrowina, która prowadziła w głąb ziemi, była właśnie drewniana. Taka ciekawa rzecz. Dopiero na zewnętrznej części była ta cembrowina zbudowana najprawdopodobniej z kamienia, gdzie można było widzieć, że właśnie w tym miejscu jest studnia, źródło wody, które zaopatrywało w wodę cały ten zamek.
tuż za studnią, przed nami po wyjściu z bramy, widzieliśmy główny, majestatyczny budynek tego zamku. Zamki budowane były według pewnego schematu. Oczywiście ich budowa zmieniała się w zależności od lat. Ten zamek w Szczytnie, podobnie jak w Nidzicy, jak w Działdowie, to były zamki wybudowane stosunkowo późno. I były budowane już według utartych, sprawdzonych schematów. Dlatego zwykle w takim głównym budynku rozkład pomieszczeń był bardzo schematyczny. Te główne budynki były zazwyczaj podpiwniczone. Tam były magazyny chociażby na wino. Wino w tamtym czasie było nie tylko napitkiem, ale też było lekarstwem, no i też nie psuło się tak łatwo jak wszystkie inne napoje. W części przyziemia były zazwyczaj pomieszczenia gospodarcze. Powyżej, na pierwszym piętrze, znajdowały się pomieszczenia, w których mieszkano. Krzyżacy byli przede wszystkim zakonnikami. W zamkach konwentualnych, tam gdzie mieszkał komtur, zazwyczaj był też kościół. W takich zamkach prokuratorskich jak ten, a zatem mniejszych zamkach o trochę mniejszej randze i znaczeniu, nie budowano specjalnie kościoła, ale zwykle w takim miejscu była kaplica, gdzie zakonnicy mogli się spotykać na modlitwę, gdzie mogli właśnie słuchać mszy świętej, gdzie mogli się modlić. W wypadku zamku prokuratorskiego w Szczytnie kaplica nie znajdowała się w tym głównym domu, ale znajdowała się w północnym skrzydle zamku. Wchodziło się do niej najprawdopodobniej przez te drzwi i była to jedna z bardziej reprezentacyjnych sal w tym zamku. Dzisiaj w tym miejscu trwa rewitalizacja tych ruin. Tu, w tym miejscu, gdzie kiedyś mnisi modlili się, będzie tak zwany pawilon sezonowy, w którym będą odbywały się wystawy, różnego rodzaju wernisaże, i dzięki temu to stare zamczysko odzyska swoje nowe życie. Obok kaplicy zazwyczaj był refektarz, była sala, gdzie jedzono. Obok refektarza też znajdowało się dormitorium, czyli tam, gdzie zakonnicy spali. Była to jedna sala ogrzewana zimą, tak aby zakonnicy właśnie mieli dość dobre warunki do funkcjonowania. Te dormitoria nie wyglądały jak jakieś dobrze wyposażone sypialnie. Często spano na skórach, na słomie, w zależności od zamożności tego zamku. Poszczególne sale położone tam na pierwszym piętrze, wykorzystywane przez zakonników do życia, do modlitwy, do spania, więc kapitularz, dormitorium, refektarz, potrzebowały swojego ciągu komunikacyjnego. Dlatego zazwyczaj, tak było w wypadku tego zamku w Szczytnie, połączone te wszystkie sale były krużgankiem. Z zewnątrz można było z tego krużganka wejść do każdej sali znajdującej się na pierwszym piętrze zamku. Natomiast na strychu takiego budynku znajdowały się magazyny na żywność. Zanim na przesmyku między dwoma jeziorami stanęła krzyżacka warownia, wszystko wskazuje na to, że wcześniej musiało być tutaj pruskie grodzisko. Tu, gdzie jesteśmy, na terenie Szczytna i otaczających Szczytno ziemi, mieszkało pruskie plemię Galindów. Plemię o tyle ciekawe, że kiedy krzyżacy przybywają na te tereny, to praktycznie Galindów tutaj nie ma. Krzyżacy są zadziwieni tym, że ludności jest tutaj niewiele. Dlaczego tak się stało? No, są różne hipotezy i legendy, ale najprawdopodobniej zostali przetrzebieni w walkach z innymi plemionami, ale też w walkach z Polakami, z Litwinami, którzy próbowali wdzierać się na ziemię Galindów. I to właśnie w miejscu pruskiej, galińskiej warowni, pruskiego grodziska, miała stanąć najpierw pierwsza krzyżacka warownia. Być może na początku była to wieża strażnicza, a potem drewniany zamek. W roku 1350 na początku krzyżacy postawili tutaj drewnianą warownię. Potem zaczęto wznosić mury. Od razu zaczęto budować zamek i od razu zniesiono wszystkie kurtyny, a więc powstał wielki kwadrat, którego boki miały ponad 30 metrów, a zatem stworzono wszystkie zewnętrzne mury. Zrezygnowano z murów obronnych, dlatego że położenie tego zamku, jego strategiczne położenie, gdzie zamek był z dwóch stron otoczony jeziorem, które podchodziło pod same wzgórze zamkowe, spowodowało, że krzyżacy zrezygnowali z murów zewnętrznych. Dlatego zaczęto odbudowę zamku. Około roku 1360 stał już prawdopodobnie główny dom. I później budowę zamku przerywa około roku 1370 najazd litewski Kęstuta. Zamek zostaje w części spalony i to, co wybudowano, zostało po części zburzone. Ale potem zaraz bardzo szybko następuje rozbudowa i około roku 1380 zamek jest już wykończony w tej formie zewnętrznej. Potem następuje praca wewnątrz zamku, a zatem przebudowywanie ścian, dzielenie poszczególnych pomieszczeń, robienie stropów i to wszystko, aby zamek mógł już normalnie funkcjonować. Z czasem również postanowiono otoczyć zamek murami zewnętrznymi. Baszta, w której się znajduje, to baszta z późniejszego etapu.
Zamek był dwukrotnie zdobywany chociażby przez wojska polskie, między innymi w roku 1410. Dlatego też zmieniająca się taktyka militarna, pojawienie się już ówczesnej artylerii spowodowało, że trzeba było również w murach obronnych stworzyć chociażby te baszty zewnętrzne, które właśnie miały być odpowiedzią na nowoczesne uzbrojenie, na nowoczesny sprzęt. I w ten oto sposób cały zamek otoczono murami obronnymi, które były zwieńczone z czterech stron basztami. Jak każda warownia, również zamek szczytnie miał kilka form zabezpieczeń. Przede wszystkim jego położenie było strategiczne, pomiędzy dwoma jeziorami, otoczony był fosami, ale gdyby jednak wróg oblegał zamek i nie daj Boże przedostał się już do głównego zamku, ostatnim punktem oporu zwykle w takich niemieckich budowlach warownych była tak zwana główna wieża zamku. Również szczytnie, w południowo-wschodniej części zamczyska znajdowała się taka wieża. Takie wieże były zwykle tak konstruowane, aby wróg, który dostałby się faktycznie do wnętrza zamku, miał wiele problemów, aby dosięgnąć załogi, która schroniła się w tej wieży, która przecież miała być wieżą ostatniej szansy. Aby ta wieża mogła spełnić swoją funkcję ochronną, wejście do niej musiało być mocno utrudnione, dlatego zwykle te wejścia umieszczano kilka metrów ponad poziomem ziemi, na której tą wieżę zbudowano. Kiedy załoga chroniła się już w tej wieży, zwykle prowadzące do niej schody lub drabiny odrzucano, palono i w ten sposób wróg miał dużo problemów z dostaniem się do wnętrza tego obiektu, w którym chroniła się załoga zamku. Takie wieże budowane były zwykle na planie kwadratu lub ośmioboku. Czasami budowano je w ten sposób, że podstawa tej wieży, kamienna podstawa, budowana była w formie kwadratu, a powyżej już ceglana część budowana z cegły była w formie ośmioboku. Tylko bodajże w dwóch zamkach, w Grudziądzu i w Świeciu, jeśli dobrze pamiętam, wieże są okrągłe. Tu wieża była kwadratowa. W centralnej części, gdzieś tam pod nami, niewątpliwie znajdowała się też izba. Izba, w której często trzymano jakiegoś skazańca. Komunikacja z dolnymi partiami wieży odbywała się w formie pionowej. Zwykle tu był jakiś drewniany sufit, tak byśmy to powiedzieli, drewniana podłoga. W niej proste wycięcie i tam bądź zrzucano skazańca, bądź w ten sposób właśnie komunikowano się z tymi, którzy byli w niższych partiach wieży. Ta wieża oprócz funkcji obronnej miała jeszcze jedną ważną funkcję. Miała funkcję komunikacyjną. Te zamki krzyżackie były budowane w ten sposób, żeby w ciągu dnia konno móc przejechać z jednego zamku do drugiego, ale też między zamkami a poszczególnymi wieżami strażniczymi można było się komunikować za pomocą chociażby sygnałów dawanych za pomocą ognia, dymu. W ten sposób odbywała się komunikacja między poszczególnymi warowniami, twierdzami tutaj na terenie państwa zakonnego. Ostatnia funkcja, o jakiej trzeba by powiedzieć przy takiej wieży, to taka funkcja trochę reprezentacyjna. Dzięki takiej ogromnej, masywnej wieży ten zamek wyglądał jeszcze bardziej majestatycznie. A szczególnie taki zamek, jak Szczytno, leżący na pograniczu między państwem krzyżackim a Mazowszem, był wizytówką państwa krzyżackiego. Więc kiedy ktoś przyjeżdżał do Szczytna i widział to zamczysko otoczone jeziorem i potężną, wielką wieżę, no, czuł majestat państwa, jaki stworzyli tutaj krzyżacy. Każda krzyżacka warownia, każdy zamek posiadał również miejsce, gdzie nawet król chodził piechotą, czyli toalety. Zazwyczaj były one w formie wykuszu umieszczanego gdzieś w murach zamkowych lub oddzielnej wieży, do której prowadził ciąg komunikacyjny połączony z zamkiem. Taka wieża nazywała się danskerem lub też gdaniskiem. I kiedy prowadzono tutaj w Szczytnie prace archeologiczne, prace badawcze, to właśnie na murach zewnętrznych odkryto miejsce, na którym teraz stoję, gdzie najprawdopodobniej znajdowało się właśnie gdanisko. To gdanisko było wysunięte lekko poza mury, aby wszystko to, co było zbędne z zamku, mogło odpłynąć w wodzie, która otaczała wówczas zamek. Zwykle w takich zamkach podpiwniczony był główny dom. Jednak tu w wypadku zamku w Szczytnie podpiwniczone było skrzydło północne. Może przede wszystkim to ono było podpiwniczone, gdyż ten zamek kilkukrotnie przebudowywany kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic. Natomiast podpiwniczenie tego skrzydła, jak i umieszczenie w nim kaplicy sugeruje, że to właśnie to skrzydło było najbardziej reprezentacyjnym, najpiękniejszym, głównym budynkiem, jaki znajdował się na zamku w Szczytnie. To prawdopodobnie również z tego skrzydła poprzez drewniany ganek można było dojść do wieży danskerowej. Tu przede mną zabezpieczone znajduje się oryginalne wejście do piwnic. Do tych piwnic wchodziło się
prosto z dziedzińca zamkowego. Natomiast dzisiaj, kiedy trwają tu badania archeologiczne, kiedy trwa tutaj rewitalizacja tych ruin, wejście znajduje się w innym miejscu i spróbuję się tam teraz dostać. Nie ma co ukrywać, że przy zwiedzaniu tego typu miejsc najciekawsze są wieże, piwnice oraz lochy. Z takimi miejscami często związane są legendy, również tu w Szczytnie. Są takie legendy o tunelach prowadzących z tego zamku w różne mniej lub bardziej wyimaginowane miejsca. Zwykle takie twierdze miały jakiś tunel ucieczkowy, ale najczęściej tunele, które mają prowadzić kilka kilometrów do innych miejsc, często pod rzekami, pod jeziorami, to naprawdę opowieści, które trzeba by między bajki włożyć. Ale cóż, schodzimy na dół. I tak oto jestem już w piwnicach tej średniowiecznej warowni. W tle za mną ratusz zbudowany tu w roku 1938, a ja wędruję już po czymś, co jest niewątpliwie jedną z zamkowych tajemnic. Tu widzimy jedno ze sklepień zamkowych piwnic, a ja zaczynam schodzić w głąb po schodach, które są trochę taką tajemnicą zamkową, bo tak naprawdę nie wiadomo, dokąd prowadziły. Archeolodzy i badacze tematu zastanawiają się, jakie przeznaczenie miały właśnie te schody. Ale kiedy jestem już na poziomie piwnic, to widzę, że tu pod moimi nogami znajduje się oryginalna średniowieczna podłoga. Równo poukładany bruk. Można by powiedzieć, tak jak chodząc po Toruniu, mamy tutaj gotyk na dotyk. Wędrujemy dalej do piwnic, które zostały odkryte podczas rewitalizacji ruin tego zamczyska. Pomieszczenie, w którym się znalazłem, to wręcz mikroskopijna, malutka piwniczka i być może jest to efekt kolejnej przebudowy zamku. Tak jak wspominaliśmy, zamek był wielokrotnie przebudowywany. Tu widać zresztą, że było jakieś okno, inny był też poziom dziedzińca, inny był poziom otoczenia zamku, a zatem tylko dzięki pracy archeologów i pracy historyków możemy poznać, możemy zobaczyć, zwizualizować sobie, jak ten zamek wyglądał pierwotnie. Ale skoro jesteśmy już w piwnicach zamkowych, to warto by wspomnieć chociażby o winie, o którym już mówiliśmy. Byłem kiedyś na bardzo ciekawym wykładzie dotyczącym wina w państwie krzyżackim. Każdy z zamków miał prowadzoną bardzo solidnie buchalterię. Opisane było, ile jest rodzajów broni, ile jest, prawda, różnego rodzaju żywności, ale też dobrze spisane były beczki z winem, ile tego wina na wyposażeniu zamkowym się znajdowało. I taki ciekawy wniosek, który zapadł mi w pamięci, to że na przykład przed rokiem 1410, czyli przed wielką bitwą pod Grunwaldem, przed wielką bitwą z Polską, w piwnicach chociażby zamku w Malborku było wiele beczek z winem dobrej jakości, z najlepszych nadreńskich winnic. Tymczasem po bitwie pod Grunwaldem w wielu zamkach, również w Malborku, znajdowało się zaledwie kilka beczek i to bardzo taniego, kiepskiego wina. A zatem wino, które było też symbolem pewnego statusu, prawda, mieszkańców poszczególnych twierdz i ta historia z winem z tamtego wykładu pokazuje bardzo jasno, że po bitwie pod Grunwaldem państwo krzyżackie przeżywało regres, przeżywało pewnego rodzaju kryzys ekonomiczny, o czym świadczy chociażby sytuacja w zamkowych piwnicach. Do roku 1945 Szczytno nosiło niemiecką nazwę Ortelsburg. Oczywiście wypadałoby zapytać, skąd bierze się taka niemiecka nazwa tego miejsca. A bierze się ona od człowieka, który postanowił, że to właśnie w tym miejscu w roku 1350 powstanie najpierw drewniana warownia, a potem ten warowny zamek, w którego ruinach dzisiaj jesteśmy. Był to nie kto inny jak Ortolf Strewiru. Był to wielki szpitalnik zakonny i również komtur elbląski. To z jego postanowienia właśnie zbudowano w tym miejscu tą twierdzę. I to właśnie ze względu na Ortolfa Strewiru, na jego cześć, tą twierdzę zaczęto nazywać Ortolsburgiem, a potem z czasem nazwa zmieniła się na Ortelsburg. Ale to właśnie Ortolf Strewiru, oprócz tego, że zainicjował budowę tego zamku, również w roku 1360, najprawdopodobniej w tej części, która mogła być już w tym czasie murowaną, nadał specjalny przywilej 18 bartnikom z Mazowsza, którzy po drugiej części Jeziora Długiego założyli osadę tak zwaną Bartnią Stronę.
Skąd zatem pochodzi polska nazwa Szczytno? No tu istnieje kilka koncepcji, jest kilka pomysłów, gdzie jest źródło słów tej nazwy. Jedna z nich mówi, że Szczytno pochodzi od słowa Szczytno, które oznaczało wzgórze ze szczytem. No, w tym wypadku chodziłoby o grodzisko, które stało w miejscu dzisiejszego zamku. Jednak Bartnicy, którzy osiedlili się na Bartniej stronie, ci Bartnicy z Mazowsza, nazywali tutejsze jeziora Skiten. Prawdopodobnie wzięli tą nazwę od mieszkających tutaj Prusów, którzy w ten sposób określali te jeziora. Ta nazwa pojawia się również w średniowiecznych kronikach. Niejaki Johannes Plago, warmiński kronikarz, zapisuje nazwy tych jezior jako Skiten Minor i Skiten Major. Co oznaczało samo słowo Skiten? Dla Prusów oznaczało to tarczę, którą można było się bronić. Co ciekawe, w języku staropolskim słowo szczyt oznaczało również pewien rodzaj tarczy. A zatem ta nazwa zarówno dla osadników z Mazowsza, jak i dla Galindów była jasna. I być może wszystkie te koncepcje kryją w sobie chociaż maleńkie ziarno prawdy. Chociaż większość badaczy skłania się ku temu, że Szczytno pochodzi od galińskiej, pruskiej nazwy tutejszych jezior. Zamek w Szczytnie, oprócz tego, że był warownią, która broniła granic państwa krzyżackiego od strony Mazowsza przed najazdami Litwinów, był jednocześnie wizytówką wobec właśnie sąsiedniego Mazowsza. Z drugiej strony był też ważnym punktem na mapie handlowej ówczesnej Europy. To przez Szczytno prowadził jeden z głównych szlaków handlowych wiodących z Mazowsza w głąb państwa krzyżackiego, a zatem odbywał się tutaj ruch tranzytowy, powiedzielibyśmy dzisiaj. Ale Szczytno to był również ważny punkt na mapie gospodarczej samego państwa krzyżackiego. Zamek i rozwijająca się przy nim osada dobrze prosperowały w czasach krzyżackich, a zatem to położenie między dwoma jeziorami, które pozwalało krzyżakom dzięki tej warowni kontrolować ruch odbywający się na tym szlaku, było bardzo dobrze i konsekwentnie przez nich wykorzystywane. W roku 1525 w Prusach nastąpiła sekularyzacja. Zamek przestał pełnić funkcję warowną, przestał pełnić funkcję tej warowni, która strzegła drogi z Mazowsza w głąb Prus. Bardzo szybko też zaczął popadać w ruiny. Już w roku 1578 pisano o nim, że był w częściowej ruinie. Mimo to książę, w którego gestii był ten zamek, Jerzy Fryderyk, postanowił przenieść z Pup do Szczytna zameczek myśliwski. W ten oto sposób rozpoczęto też prace, które miały na celu zamienienie tej gotyckiej warownej twierdzy na zamek reprezentacyjny, na zamek, który miał służyć rozrywkom, polowaniom. I w ten oto sposób jeszcze 100 lat później pisano o tym zamku, jeden z kronikarzy pruskich pisał, że zamek po remoncie był jednym z piękniejszych zamków znajdujących się tutaj w księstwie pruskim. Zamek w Szczytnie rzadko kiedy odwiedzały jakieś wielkie, wybitne osobistości. Szczególnie po okresie sekularyzacji, kiedy stworzono tutaj zameczek myśliwski, no była to taka mała, pałacowa trochę rezydencja. Ale otaczające Szczytno puszcze przyciągały możno władców, którzy bardzo lubili polować. Dlatego też czasami odbywały się tu wielkie polowania. Takie polowanie miało miejsce w roku 1639, kiedy tu do wówczas prowincjonalnego Szczytna przybył sam król polski Władysław IV. Gospodarzem polowania był wtedy elektor pruski Jerzy Wilhelm Hohenzollern. Oficjalnym powodem spotkania, jak powiedziałem, było polowanie. Polowano w tutejszych lasach, również dobrze się bawiono, ale tak naprawdę przy okazji polowania omawiano bardzo ważne sprawy polityczne. Planowano prowokację, jaką elektor oraz król polski chcieli wymierzyć w Szwedów. Ta prowokacja miała mieć miejsce w Inflantach. Obszerną relację z pobytu polskiego króla tutaj w Szczytnie zostawił Albrecht Stanisław Radziwiłł, czyli wielki kanclerz litewski, który opisywał dzień po dniu, co działo się podczas pobytu polskiego króla tu właśnie w Szczytnie. Radziwiłł był bardzo krytyczny wobec gospodarzy. Narzekał na żywność, narzekał na tanie, kwaśne wino, narzekał na sposób podjęcia i gościnność elektora. Ale opisał również kilka smaczków, chociażby podczas jednego dnia urządzono bankiet, na którym elektor próbował spić polskiego króla winem, ale elektorowi się to nie udało. W efekcie to elektora trzeba było odnieść do jego sypialni, a polski król bawił się dalej dobrze. 21 lipca urządzono również przedziwną zabawę, jak na nasze standardy, bo to do jednego miejsca wpuszczano tura, konia i niedźwiedzia i te zwierzęta w jakiś przedziwny sposób miały z sobą walczyć.
Kiedy niedźwiedzie kolejne wpuszczane do tego pomieszczenia poradziły sobie już z turem i z koniem, to jeszcze szczuto je psami. Być może nie było internetu i nie było telewizji, która by karmiła ludzi jakimiś takimi emocjami, dlatego też próbowano sobie w jakiś sposób przez tą krwawą rozrywkę podnieść emocje, choć po dzień dzisiejszy mam wrażenie, że tego typu zabawy, niczym walki psów, budzą mój osobisty opór. Po kilku dniach polowań, obfitych uczt, tańców, rozmów, polski król wyjeżdżał ze Szczytna zadowolony. Postanowił również na koniec obdarzyć elektora, jego żonę, rodzinę sowitymi podarkami, na co Radziwiłł bardzo się zżymał, bo chyba za tą gościnność nie chciałby w żaden sposób honorować elektora, ale polski król mimo wszystko z szacunkiem, z godnością potraktował elektora, zostawiając prezenty i pojechał z powrotem do Polski. W XVIII wieku, kiedy władze pruskie potwierdzają prawa miejskie, Szczytna i miasto przeżywa swój kolejny etap rozwoju, dla zamku jest to swoistego rodzaju katastrofa. Tu się nie buduje, tu się rozbiera. Rozwijające się miasto potrzebuje materiału do budowy nowych domów, do budowy warsztatów, dlatego też zamek staje się swoistego rodzaju kamieniołomem. Każdy, kto potrzebuje cegły na budowę swojego domu, może tu przyjechać, zakupić odpowiednią część materiału i zabrać sobie ją właśnie z murów zamkowych bądź z baszt. Dlatego poszczególne baszty, mury zamkowe, budynki przynależące do zamku zostają stopniowo rozebrane. I gdyby nie to, że w pewnym momencie niektóre części zamku zaczęto wykorzystywać wtórnie do innych celów, być może po zamku zostałby dzisiaj tylko pagórek. W pewnym momencie to, co zostało z zamku, jego fragmenty, pozostałości przykryto dachem i użytkowano do różnych celów. W dwudziestoleciu międzywojennym utworzono tutaj Heimatmuseum, a więc muzeum regionalne. W tej formie budynek przetrwał czas wojny i kiedy nowi mieszkańcy po roku 45 przyjeżdżali do Szczytna, próbując rozpoczynać tu swoje nowe życie i szukali zamku, który opisywał tak wybitnie Henryk Sienkiewicz, znajdowali przede wszystkim ratusz, a za nim jakąś niewielką budowlę, niezbyt imponującą, przykrytą dachem. Później ten dach zdjęto, próbowano zamek rekonstruować, były plany na jego odbudowę, ale w efekcie pozostał fragment trwałej ruiny. Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam, kiedy przyjeżdżając do Szczytna można było zobaczyć tylko fragmenty murów, które lekko wystawały z ponad ziemi. Oczywiście zwiedzając Szczytno, nie trzeba koncentrować się tylko i wyłącznie na historii Juranda, Krzyżaków i tym wszystkim, co było kiedyś. Można skupić się na tym, co jest tu i teraz. Pięknych jeziorach, łodziach, którymi można pływać po tutejszym jeziorze, czy też skorzystać z plaży i ochłodzić się w tak piękny, gorący dzień jak dzisiaj. Tak oto kończy się nasza dzisiejsza opowieść. Tak w skrócie wygląda historia szczycieńskiego zamku. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku będziecie mogli osobiście przybyć tu do Szczytna i zobaczyć pięknie zrewitalizowane ruiny szczycieńskiego zamku. Będziecie mogli poczuć historię wieków średnich i być może odnaleźć gdzieś pośród ruin ducha Juranda.